Zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdybyś jednak postąpił inaczej? Gdyby w konkretnej sytuacji padły inne słowa niż te, które faktycznie powiedziałeś? Jaki przyniosłoby to efekt? Pewnie już domyślasz się, co się wydarzyło. Dałem ciała. Prościej. Zjebałem. Bywa. Jurka. Bardzo mi wstyd. Przestań. Niepotrzebnie przychodziłeś. Jurka, to. Wybacz, Mikołaj. Tak, wiem. Bardziej się tego spieprzyć nie dało. Ale bałem się. Nie potrafiłem. A zresztą. Nieważne. Hej. Hej. To dla ciebie. Wracamy do punktu wyjścia. Hej. Hej. Mogę cię przytulić? Ktoś kiedyś mi powiedział: nie pytaj, a działaj. Jednak to nieco bardziej skomplikowane. Cóż. Hej. Hej. Dziękuję, że zgodziłaś się ze mną spotkać. To dla mnie wiele znaczy. Mikołaj, 5 minut. To dla ciebie. Mikołaj, 4 minuty. Chciałem zacząć od tego, że jest mi naprawdę bardzo wstyd i wiem. Po prostu chciałem cię prosić o jeszcze jedną szansę. Ja wiem, że to, co zrobiłem, było bardzo złe i nie powinienem. Przemyślę to. Prawda? Jasne. Ano tak. Coś czułem, że poszło to za szybko. Hej. Jak się czujesz? Fantastycznie. A ty?
się trzymam. Tam? Spoko. Pięknie wyglądasz. Okej, to nie było zbyt mądre. Wyglądasz pięknie. Wybacz mi, proszę. Wierzę. Sukces. A co gdybym... Daj mi jeszcze jedną szansę. Tym razem cię nie zawiodę. Nie pierwszy raz mnie o to prosisz. Mikołaj... Ja już nie potrafię ci zaufać. Fakt. Nie pierwszy raz zawiodłem. Zresztą. Szkoda gadać. Cofnijmy. Ale znów tylko troszkę. Kocham cię, Julia. Ponad wszystko. Przykro mi, Mikołaj. Co? Przykro jej? Tylko tyle? Jeszcze raz. Jestem w tobie zakochany po uszy. Że co? Dobra, to było akurat dla jaj. No bo chyba nie sądziliście, że... No nic, od nowa. Tęskniłem za tobą. A ty? Co ja? Czy ty tęskniłaś za mną? Nie wiem, Mikołaj. Jak to nie wiesz? No tak to no. Po prostu wyobraź sobie, że nie wiem, okej? Okay? Nie wiem, czy w ogóle cokolwiek do ciebie czuję, a ty się pytasz, czy tęskniłam? Masz tupet. I nie wiem, co ty w ogóle sobie wyobrażałeś, ale naprawdę nie chcę z tobą. Tak. Zdradziłem ją. Popełniłem błąd, wiem o tym, ale ja nadal... Nadal ją kocham. Najgorsze jest to, że naprawdę nie umiem przestać. Może i powinienem dać jej spokój. No ale nie potrafię. Kocham ją. Chyba powoli zaczynam to rozumieć. Co by było, gdybym postąpił inaczej? Teraz chcę zobaczyć, co by było, gdybym jej jednak nie stracił. No tak, to jasne. Nie byłoby nas tutaj. Więc gdzie byśmy byli? Okej. Rozumiem. Czyli to już koniec. Nie mogę już niczego zrobić, prawda? Hej. Hej.
Ja... nie wiem, jak mogłem. Nie potrafię nawet przeprosić. Wiem, że to było... To zawsze, zawsze będę cię kochał, chociaż ranisz, zabijasz słowami i pewnie nigdy nie będzie tak samo, to nie chcę, nie chcę cię stracić, chociaż wiem, że wiatr będzie tak samo wiatr.